Cześć, witajcie. Dzisiaj drugi dzień. Jestem w Czechach, a za mną stoi krecik. I mam nadzieję, że niektórzy z Was pamiętają krecika z dzieciństwa, bajeczkę. Miejscowość Harachów. Tutaj właśnie w 2001 roku Małysz wygrał. Co wygrał? Bo już zapomniałam. No, jestem w miejscowości Harachów. Jak widzicie, tutaj za mną widać Szklarską Porębę też na zdjęciu. A w mieście Harachów ten. Znowu. Jestem właśnie w miejscowości Harachów i tutaj 13 stycznia 2001 roku Adam Małysz wygrał konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich i idę sobie zwiedzać właśnie to miasto, to miejsce i może wejdę w ogóle na stok. Kochani, nie wejdę na stok, nie wejdę, ponieważ dzisiaj w ogóle ciężko mi się idzie. Dopadł mnie reumatyzm. Ciężko mi się tak idzie, że już po prostu zasapałam się jak świnia. I coś postaram się Wam pokazać. A tak korzystając właśnie z tego, że się nagrywam, idę, to Wam opowiem, że temperatura jest teraz ciepło. Ubrałam się za ciepło. Wcześniej było bardzo zimno. Wieczorem było lodowato. Więc... O, jaki śmieszny. Więc się przeziębiłam i tak sobie właśnie maszeruję. Idę sobie i tak szłam i doszłam aż do mojego własnego prywatnego pensjonatu Wenus. Pensjonat Wenus, zobaczcie, pensjonat Wenus. No tak sobie stanęłam, żeby Wam pokazać, jaki jest piękny widok. Pod światło, mam nadzieję, że będzie widać. I tam jest właśnie stok, z którego Małysz właśnie zjechał i zdobył dla nas złoto. Jest przepiękna, przecudowna pogoda. Widzicie, widok też jest. Góry są. I Karkonosze. Góry Karkonosze, tak? Wiecie co? Powiem Wam, że to jest śmieszne, ale nawet nie wiem, jakie tu są góry. Obstawiam Karkonosze. No taka ciekawostka właśnie, papierki wiszą, można kupę zebrać w papierową torebeczkę, nie zanieczyszczać ekologicznie. Jestem w Szklarskiej Porębie i właśnie porąbało mnie na tyle, żeby teraz iść z górki sobie zwiedzać miasto, ponieważ jest tyle turystów, że tak trzeba było zrobić i niestety trzeba będzie pod tę górkę wracać z plecakiem pełnym kamieni jak zwykle, ale tych kamieni niestety nie mogę zrzucić. Także idę oglądać piękne widoki, jest piękna pogoda, wrzesień, bardzo fajnie na Islandii pada, wieje, także się cieszę, że mnie tam nie ma. Daleko z Islandii nie trzeba wyjeżdżać, mamy Trollandię z Wikingiem, jakiś park górski, można tutaj pozjeżdżać, powspinać się, kolano złamać też pewnie. Nie mam siły na takie coś, idziemy dalej.